staging są to działania przygotowujące w sposób celowy, świadomy nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu. Są to te wszystkie działania, które pomagają właścicielowi sprzedać bądź wynająć szybciej zdecydowanie i oczywiście uzyskać lepszą cenę transakcyjną. Badania pokazują nam, są to badania głównie amerykańskie, bo homestaging w Polsce dopiero jest w fazie porządkowej, nie możemy jeszcze mówić o takich pełnych badaniach na polskim rynku, że czas przebywania oferty na rynku skraca się od 40 do 60% w zależności od przyjętych badań. W związku z czym jest to bardzo dużo w stosunku do standardowego procesu sprzedaży w portalach online. Jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne na homestaging, to przede wszystkim właśnie pamiętać należy, że jest to inwestycja. Czyli są to pieniądze, które nam się w niedługim czasie zwrócą w postaci transakcji. Przeciętnie przyjmuje się, że na homestaging wydajemy od 1,5 do około 8% wartości nieruchomości. Natomiast oczywiście wszystko zależy od celów, które chcemy za pomocą homestagingu osiągnąć. Te cele mogą być bardzo różne. Te cele zależą oczywiście od tego, jaka jest funkcjonalność nieruchomości, które atuty nieruchomości chcemy wyeksponować, co jest ważne dla przyszłego klienta, który przecież będzie porównywał zbliżone pod pewnymi parametrami, pod pewnymi określonymi kryteriami nieruchomości. Ważne jest, żeby nasza nieruchomość, którą chcemy sprzedać, na tle tych nieruchomości charakteryzowała się jakby jak największą funkcjonalnością i też atrakcyjnością, w związku z czym te koszty homestagingu zależą od celów, które sobie definiujemy na początku procesu sprzedaży i które wspólnie z pośrednikiem lub właścicielem mieszkania określamy.